Są takie końce, na które wszyscy czekają, bo kiedy słyszymy, że Polska wyszła z grupy, no to nie jesteśmy tym jakoś specjalnie uradowani i po prostu dłużej czekamy, aż to się skończy. No a kiedy widzimy, że ukochany przez wielu OnePlus oddala się niestety od swoich korzeni i nie jest już tą samą marką co kiedyś, no to odczuwamy autentyczny ból rozdzierający nasze serca i jest to jeden z tych końców, na który nikt nigdy nie czekał. Czy warto zatem kibicować jeszcze tej marce? Czy takie telefony jak 10T są potwierdzeniem nowej tożsamości? No cóż, sprawdźmy to. Mój pierwszy kontakt z tym smartfonem nie był najlepszy. Po otwarciu pudełka dosięgnęło mnie absolutne rozczarowanie, bo liczyłem na wariant w czarnym macie, a dostałem coś, co przegrało w chwili, gdy pierwszy raz zabłysły podekscytowane oczy autora tego projektu, bo ludzie najdrożsi, co tu się wyprawia? Można się w tym przeglądać, wysyłać znaki świetlne na pustkowiu, puszczać tak zwane zajączki, albo po prostu zachwycać się odciskami własnych palców i robi to w dodatku marka, która upowszechniła matowe szkła w telefonach. Do tego powierzchnia obudowy jest naprawdę śliska, więc jeśli nie macie macek z przystawkami, no to już możecie zastanawiać się nad jakimś etui, a że całkowitym wręcz przypadkiem jest to kanał sklepu z akcesoriami, no to w tym miejscu wypada Was zaprosić na stronę naszego sklepu, gdzie oczywiście znajdziecie całą masę pokrowców i dodatków do tego i innych telefonów. Projekt Wyspa Aparatów uznałbym za interesujący, bo mamy tutaj takie, rzekłbym, niemal artystyczne przejście wyłaniające się z bocznej ramki i naprawdę obfitą płytę indukcyjną na cztery stanowiska, ale niestety nie idzie to w parze z osiągami samych aparatów, o czym zresztą powiem więcej za chwilę. Z przodu mamy prosty, symetryczny ekran z cienkimi ramkami, a jego powierzchnia jest na szczęście płaska i pozbawiona wyobleń. Całość chroni Gorilla Glass 5. generacji. Kiedyś znakiem rozpoznawczym marki OnePlus był uwielbiany przez wielu suwak powiadomień stosowany we wszystkich flagowcach i części modeli ze średniej półki, ale niestety tutaj go nie uświadczymy, bo ważniejsze było umieszczenie nowego systemu anten, no i dużej baterii. No szkoda. A jak jesteśmy już przy poczuciu żalu, to trzeba wspomnieć, że obudowa nie jest certyfikowana wodoodpornością i innymi takimi rzeczami, więc bałbym się nawet uronić łzę nad tym telefonem, żeby go przypadkiem nie uszkodzić. Czy ja nie jestem jak na razie zbyt złośliwy? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślę. Dobra, powiedzmy może też kilka dobrych rzeczy. Pierwsza, ekran. 6,7 cala, oczywiście AMOLED z wysoką rozdzielczością, osiągający 120 Hz odświeżania obrazu. Maksymalna jasność panelu nie jest spektakularnie wysoka, ale w zupełności wystarcza. Ogólnie ekran jest godny flagowca i nie zawodzi. Druga rzecz, która jeszcze bardziej nie zawodzi, to oczywiście sama wydajność 10T. Na pokładzie mamy Snapdragona 8 z plusem generacji pierwszej i dwa warianty do wyboru. 128 GB pamięci wewnętrznej w duecie z 8 GB RAM-u albo 256 GB pamięci na dane i 16 GB pamięci RAM. Więc jak sobie włączycie tryb wysokiej wydajności, to naprawdę będziecie zaskoczeni, jak ten telefon płynnie szusuje, integrując się niemal z gestami naszych palców. No absolutna synergia, to tylko pokazuje, dlaczego ten smartfon znajduje się w aktualnej ścisłej czołówce pod względem efektywności pracy. Co równie ważne, obudowa nagrzewa się w niewielkim stopniu, w dodatku miarowo, a samo ciepło nie koncentruje się w jednym punkcie telefonu. No i wreszcie trzecia rzecz z tych naprawdę super fajnych, czyli ładowarka. Nie dość, że dostajemy w zestawie ładowarkę, to widniejący na niej napis obwieszczający światu całe 160 W nie jest obietnicą bez pokrycia. Telefon ładuje się z mocą aż 150 W, co oznacza, że najedzenie się prądem od 0 do 100% zajmuje mu grubo poniżej 20 minut. Już 10 minut wystarczy, by telefon przekroczył połowę naładowania baterii, co oznacza naprawdę
naprawdę większą mobilność. Szczególnie, że akumulator legitymuje się pojemnością 4800 mAh, więc spokojnie przez pełny dzień, a może nawet dłużej, będziemy mogli cieszyć się osiągami procesora, no i widokiem treści wyświetlanych przez ten AMOLEDowy panel. Niestety OnePlus 10T nie wspiera ładowania bezprzewodowego. No i teraz mogę z czystym sumieniem wrócić do narzekania. I teraz stoimy w sytuacji, której nigdy nie mieliśmy w naszej zabawie. Po pierwsze, nakładka systemowa. Coś, co kiedyś było bardzo bliskie czystemu i prostemu Androidowi, systematycznie staje się kolejną typową chińską nakładką pełną niepotrzebnych, często kolorowych wodotrysków. Oxygen OS 13 potwierdza tylko ten kierunek, w którym zamierza niestety podążać marka, a umówmy się, nie za to pokochała ich społeczność androidowców. Oni pragnęli skromnej, jasnowłosej dziewczyny o mlecznej cerze i niewinnym spojrzeniu, a nie wymalowanej dziuni po zrobionej geometrii twarzy z ustami tak wielkimi jak jaskiniowy troll. Jeśli zaczęliście sobie to wyobrażać, to naprawdę przepraszam. To tanie efekciarstwo w niektórych aspektach systemu sprawia, że Oxygen OS 12 to niemal to samo co Color OS 12 od Oppo, promyczkiem nadziei na to, że firma nie jest już w fazie totalnego odklejenia, jest ogłoszenie dłuższego wsparcia aktualizacjami, które ma wynosić od 4 do nawet 5 lat w przypadku przyszłorocznych flagowców. No ale niestety dotychczasowe smartfony będą musiały się obejść smakiem. Ale to, co najlepiej wypełnia powiedzenie, że z dużej chmury mały deszcz, no to aparaty, które tym razem nie są sygnowane Hasselbladem, co mogło nawet wzbudzać nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż zwykle, no bo może woleli zainwestować, ja wiem, w technologię, a nie logo na obudowie. No ale sprawdźmy to. Aparat główny można uznać za solidny, bo mamy tutaj matrycę 50-megapikselową, technologię łączenia 4 pikseli w 1, który przynosi naprawdę dobre rezultaty zarówno w dzień, jak i w nocy i właściwie w każdej sytuacji możemy na nim polegać, otrzymując poprawne, dobrze oświetlone zdjęcia. Mamy tutaj dwukrotny cyfrowy zoom, chociaż na marginesie dodam, że poprzednik miał dwukrotny optyczny zoom, jakby ktoś już nie pamiętał. Pozostałe aparaty to 8-megapikselowy szeroki kąt, który w smartfonie tej klasy absolutnie nie powinien występować, że nie wspomnę o aparacie do makro oferującym rozdzielczość zaledwie 2 megapikseli. W tym miejscu można poczuć się spoliczkowanym. Szczególnie gdy przypomnimy sobie aktualną cenę już po obniżce wynoszącą 3600 zł za najtańszy wariant. Umówmy się, w tej kwocie mamy już spory wybór i to w większości przypadków lepszy, bo dostaniemy smartfon kompletny. To naprawdę bardzo zła wycena tego smartfona i jednocześnie taki chichot losu, że marka, która swojego czasu została ochrzczona mianem pogromcy flagowców, dokonuje obecnie pogromu na samym sobie. OnePlus, który triumfował takimi modelami jak choćby 7T, chce najwyraźniej dołączyć do grona panów z Wysokiego Zamku. I niby chcą dalej liczyć się z opinią społeczności, tworząc specjalną platformę, na której fani marki znów zyskają prawo głosu. Pytanie tylko, ile w tym będzie efektu placebo, a ile realnych zmian, które swoimi głosami odcisną sami użytkownicy. Jaki zatem jest OnePlus 10T? No, w tej cenie jest to jeden z największych niedosytów, jaki możemy spotkać. To trochę tak, jakbyśmy kupili udział w wytwornej kolacji, która nie kończy się deserem, czy jakbyśmy poszli na masaż bez szczęśliwego zakończenia. No bo z jednej strony dostajemy smartfon reprezentujący godnie segment flagowców, no bo oferuje porządny ekran, kapitalną wydajność, dobrą baterię, jedną z największych mocy ładowania, dostępną na rynku, czy porządne głośniki. A z drugiej strony nie czujemy tej przyjemnej słodkości, którą uzupełniłby solidny i wszechstronny aparat, prosta nakładka na Androida i wreszcie cena, która sugeruje, że właśnie opuszczamy pełne wyrafinowania atelier wybitnego kucharza, który tego dnia nie miał weny i poczęstował nas zbyt drogim kotlecikiem, bo w ostatniej chwili przypomniał sobie, że została mu jeszcze panierka z opiłków złota. Dziękuję za uwagę.
I w tym momencie musieliśmy przerwać nagranie.